Pan Janusz Majewski, reżyser, pisarz, scenarzysta, a na festiwalu Kamerimicz również gość specjalny. Oprócz tego członek jury. Dla nas wszystkich, dla widzów jest pan gościem specjalnym, a na festiwalu Kamerimicz jest pan również jurorem w konkursie debiutów reżyserskich. To jednak pokuszę się o pytanie dotyczące tego, na co juror, oglądając te debiuty reżyserskie i mając wśród swoich studentów znakomitych twórców, polskich twórców filmowych, na co zwraca uwagę? No przede wszystkim, czy jest to indywidualne, ten autor, którego film oglądamy, czy w jakiś sposób budzi nadzieję, że będzie mówił swoim językiem, a nie tylko powielał język powszechnie dostępny, to znaczy wszelkie imitacje, na przykład takich filmów zawodowych typu tak, hollywoodzkie, no nie mają szansy tutaj, bo szukamy zawsze jakiejś ciekawej indywidualności. Szukamy kogoś, kto nagle mówi zupełnie czymś, jakiś może odkrywa coś, czego dotąd nie było, prawda? To jest wtedy idealne. No my mamy akurat do obejrzenia 10 filmów. Obejrzeliśmy jak dotąd, włącznie z dzisiejszymi, 7. Zostało nam jeszcze 3. Nie mogę oczywiście zdradzać żadnych swoich preferencji, ale muszę powiedzieć, że co jest moim zdaniem fantastycznym zupełnie wynikiem, co najmniej 2 z tych 7 uważam za filmy wybitnie interesujące i wróżące rzeczywiście karierę tym młodym twórcom. Nie wiem, co oni są, bo my nie wiemy, to są debiuty, ale w kinie debiutuje się często w dosyć późnym wieku. Więc czy to są bardzo młodzi ludzie, czy starsi, to trudno powiedzieć. W każdym razie 2 takie rzeczywiście imponujące filmy, ale jeszcze co najmniej 2 trochę mniej imponujące, ale też ciekawe. W sumie, oczywiście to zostało wybrane z jakichś setek zgłoszeń, bo tych filmów się robi na świecie dużo, a tu jest tylko 10, no ale właśnie druga strona medalu. Nawet w tej 10 znalazł się film, który jest absolutnie nieporozumieniem. Więc tak wygląda sytuacja generalnie. A ja patrzę na to trochę właśnie już z perspektywy człowieka, który sam uczył tych młodych ludzi przez wiele, wiele lat. I jak pani słusznie powiedziała, moi studenci to dzisiaj są starcy po 70. Którzy już swoje zrobili w tym zawodzie. No ale ja wciąż jeszcze jestem starszy od nich na razie. Podczas spotkania w bydgoskiej farbiarni przy okazji wystawy pracy pana żony Zofii Nasierowskiej, prezentowanej właśnie w bydgoskiej farbiarni, też taki ukłon w stronę gości festiwalowych, którzy tutaj przyjadą z różnych zakątków świata. Ci młodzi studenci też przychodzą, zaglądają w różne miejsca miasta i tych filmowych akcentów szukają. Tu mamy portrety, które pan świetnie zna. Nigdy się pan nie dał chyba namówić żonie na sportretowanie? Nie, jest taki portret, ale to oczywiście na tej wystawie nie ma. Nie wiem, chyba nie ma. Kiedyś mi zrobiła jeszcze, kiedy byłem w dobrej formie. Czyli jednak się pan dał namówić. No, oczywiście, na czasem nawet bez przygotowania robiła mi różne zdjęcia i tak by się trochę jeszcze znalazła. Ale ja nie uważałem siebie i ona też, myślę, wiedziała dobrze, że są ludzie fotogeniczni i są ludzie, którzy się źle fotografują. Ja raczej należałem do takich właśnie i w związku z tym nie uważałem je za dobry model dla siebie.
Ale takich zdjęć pamiątkowych oczywiście mam sporo. No. Z bardzo dużą przyjemnością wszyscy tu zaglądają i oglądają te portrety wspaniałych polskich aktorów i twórców filmowych, aż łezka przy niektórych się kręci w oku. A ja tak sobie pomyślałam, że pana wizyta na festiwalu Kamerimi, czy w dużym stopniu zbiega się z premierą pana najnowszej książki? Wprawdzie ta książka już jest, zdaje się, od połowy października dostępna na rynku. Ona się pokazała pod koniec października. Premiera była w Krakowie na targach książki. Tam przyjechała prosto z drukarni, notabene z Torunia, więc jakieś połączenie dziwne tutaj się... W nocy od wydawcy krótkie zdanie, książka o życiu, podróż wspomnień. No tak, no wszystko jest właściwie zawsze opowieścią o życiu. Ale w tym przypadku o życiu w obliczu końca tego życia, bo bohaterowie są ludźmi w podeszłym wieku i statystyka mówi, że mają już przed sobą niewiele życia. Nawet jeżeli będą rekordzistami w swojej kategorii, no to jednak to już oni są głęboko w drugiej połowie, głęboko. Oni są po prostu u schyłku życia i wobec tego mają chyba jakiś powód, żeby się zastanawiać nie tylko nad tym, co było, nad przeszłością, nad życiem, nad jego najbardziej żywotnymi, że tak powiem, objawami, najbardziej zmysłowym obrazem tego życia, ale też nad tym, co jest ich przyszłością, nad śmiercią, która ich czeka. I w związku z tym, i na tym polega cały pomysł tej powieści, że oni podróżując, jadąc pociągiem, który jest pociągiem takim wycieczkowym, gdzie się jedzie po to, żeby oglądać pejzaże alpejskie. Tytułowy pociąg. Ten tytułowy pociąg. Mają dużo czasu na rozmowę, bo ta podróż trwa 8 godzin i oni patrzą na te pejzaże, ale też rozmawiają, cały czas rozmawiają ze sobą. I wpadają na taki pomysł, że sporządzą dwie listy. Jedną listę zjawisk, które przeżyli, które obserwowali albo obserwują nadal, które pożegnają z ulgą, że już nie będą musieli się tymi zjawiskami denerwować, dlatego pożegnają je z ulgą. I druga kategoria zjawisk, które pożegnają z przykrością, z żalem. Ulga i żal, taka będzie, taka jest ich, wymyślili takie swoje zadanie w ciągu tej podróży. A oprócz tego tam się wydarzają różne przypadkowe rzeczy, które chcąc nie chcąc obserwują. Te inspiracje do tych dwóch bohaterów, rozumiem, czerpane z życia, ale z takiej jakiejś najbliższego otoczenia? Ja po prostu niedawno taką podróż odbyłem i w towarzystwie mojego przyjaciela, czyli takie podobne osoby, można powiedzieć, rzeczywiście przejechały tym pociągiem. A ten ostateczny rozrachunek waszej podróży wychodzi bardziej na plus? Wie pani, ja starałem się nawet w obliczu takiej ostatecznego takiego tematu, jakim jest śmierć przecież, żeby jednak to nie była powieść, jak to się mówi, dołująca, żeby w jakiś sposób to się zamykało w ramach tego mojego prawdziwego charakteru, czyli raczej optymistycznego widzenia świata niż odwrotnie. Teraz jeszcze zachęćmy do przeczytania koniecznie tytułu. Proszę, jeśli mogę pana prosić o zachęcenie wszystkich czytelników, naszych słuchaczy.
Dzisiaj dostałem maila od czytelniczki, która niedawno tą książkę dostała do ręki. No, to oczywiście znajoma osoba, ale nie jakaś bardzo zaprzyjaźniona, która napisała z entuzjazmem, że nie mogła się oderwać od tej powieści, więc może ta kwalifikacja, może tak, to jest zachęta do tego. Panie Januszu, już tak na sam koniec, oczywiście nie mogę nie zapytać o plany pana kolejnego filmu. Zarzeka się pan, że to ostatni. Miejmy nadzieję, że zdjęcia dojdą do skutku. Tym bardziej się cieszymy, bo plany są rzeczywiście na osadzenie tej historii, inspirowanej powieścią Ekscentrycy. Plany są takie, żeby plan zdjęciowy przenieść do naszego regionu, do różnych miejsc, do Ciechocinka, do Torunia i miejscowości w naszym regionie. Powiedzmy krótko o tej historii, inspirowanej powieścią. No, zachęcam do przeczytania tej powieści, bo ta powieść jest tak atrakcyjna, że warto ją naprawdę polecać. Ekscentrycy Włodzimierz Kowalewski ją napisał. To jest historia powstającej i działającej orkiestry swingowej. Grają taki jazz najbardziej radosny w historii w ogóle jazzu. Te utwory, które będą wykonywane na ekranie, są znane od kilkudziesięciu lat i stale grywane, powtarzane. Wszystkie gwiazdy grały i śpiewały te utwory, które ja wybrałem do tego. Jest tam ich 9 czy 10. I to jest oczywiście, w tym widzę jakąś nadzieję na to, że ten film zostanie zauważony i że wzbudzi zainteresowanie. A to, co pani powiedziała, że to może niekoniecznie musi być ostatnie, ja się nie zarzekam, ponieważ gdzieś dowiedziałem niedawno właśnie, że w Portugalii cały czas żyje i funkcjonuje, działa reżyser, który już przekroczył 100 lat, więc jeszcze mam trochę czasu. Dlaczego ta historia opisana w powieści Ekscentrycy pana zaintrygowała, że zdecyduje się pan ją przełożyć na język filmu? Po pierwsze dlatego, że jest bardzo atrakcyjna. Tam się dzieją rzeczy niezwykle ciekawe. Tam jest i romans, i sensacja, jakieś napięcie, bo jest pewne niebezpieczeństwa się tam pojawiają na drodze bohatera. No i jest ta muzyka, którą kocham od młodości i chciałbym ją wskrzesić. Chciałbym, żeby współczesny, młody człowiek poznał to, co fascynowało jego rówieśników wtedy, kiedy ona była grana wszędzie, prawda? Bo ten w ogóle jazz jest jak gdyby matką następnych form muzycznych, różnych rocków i popów i tak dalej, i tak dalej. Więc dobrze jest czasem wrócić do źródeł. Zwłaszcza jak mówię, że tematy są wszystkim znane, ale jak wiadomo, najchętniej słuchamy czegoś, co już znamy. Czy obsada jest znana w tym filmie? Możemy coś zdradzić? Mogę zdradzić, że główną postacią, chyba że coś pokrzyżują jakieś plany, ale zamierzam i zaproponowałem i ta propozycja została przyjęta, że będzie to Maciej Sztur. On będzie naszym główną postacią. Innych nie będę wymieniał, bo miałbym strasznie dużą listę, bo tam jest bardzo dużo ról i bardzo ciekawych, różnych. A jest szansa, że w tym roku jeszcze ekipa i pan oczywiście pojawicie się w naszym regionie? W tym roku już się nie możemy pojawić, bo potrzebujemy paru miesięcy na przygotowanie. Ale jeżeli zamkniemy budżet, to myślę, że pojawimy się najwcześniej w marcu i będziemy tam marzec, kwiecień, maj w tych okolicach krążyć. Panie Januszu, to do zobaczenia wiosną w naszym regionie, w Ciechocinku, w Toruniu i w innych miejscach naszego regionu. Janusz Majewski, reżyser, gość festiwalu Kamerimicz, juror w konkursie debiutów reżyserskich. Bardzo pięknie dziękuję. Dziękuję również, dziękuję.